Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej rozmowie o prawdzie. Te rozmowy są przeprowadzane przeze mnie z filozofami o różnych aspektach prawdy, a nawiązują do wystawy, która mieści się w Domu Kultury Kadr w Warszawie. Ta wystawa została przygotowana przez studentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a całą wystawę plus te nagrania, podcasty dotyczące prawdy, zwłaszcza prawdy tak jak ją widzi filozofia, ale i sztuka, zorganizowało dla nas stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Dzisiejszy temat rozmowy to temat, myślę, dotyczący nas wszystkich, tak jak i zresztą te tematy, które już omawialiśmy, ale ten szczególnie, ponieważ no, każdy z nas jest obywatelem, każdy z nas porusza się chcąc nie chcąc w świecie politycznym, politycznym tak szeroko rozumianym, bo nie chodzi mi tutaj do końca może o politykę jako już ten szczególny taki obszar, gdzie funkcjonują politycy właśnie, ale strefę polityczną jako tę, która dotyczy nas wszystkich, ponieważ rzutuje na nasze życie, każdy nasz wybór właściwie taki bardziej związany z życiem społecznym już jest jakoś politycznie zaangażowany. Ja do tej rozmowy zaprosiłam dzisiaj panią doktor habilitowaną filozofii, panią Urszulę Zbrzeźniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za mi zaproszenie. Miło. Ja również się cieszę, że jest pani z nami. Oraz pana Andrzeja Dominiczaka, prezesa Towarzystwa Humanistycznego w Polsce, psychologa i również praktykującego filozofa. Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Również się cieszę, że Pan jest z nami. Chciałam tę rozmowę rozpocząć od takiego przykładu, bo właściwie też chcę się zapytać tutaj Państwa za chwilę o to, czy w życiu politycznym na ile istotna jest prawda? I czy politycy, czy my też zajmujący się, czy uczestniczący w życiu politycznym możemy dopuszczać się kłamstwa? A chcę tutaj nawiązać do takiego dialogu, który mieści się w państwie Platona. Do Platona już nawiązywaliśmy w naszych rozmowach, ale głównie do tego mitu o jaskini. Ja teraz chcę nawiązać do trochę innego, do trochę innej opowieści. Mianowicie w tym dialogu Platona w państwie w trzeciej jego części pada takie stwierdzenie, że może w niektórych sytuacjach warto wykorzystywać kłamstwo w polityce. I tam jest taki przykład mitu, który doradca może opowiedzieć władcy, ale też i władca może opowiedzieć ludowi. Mit ten mówi o tym, że każdy człowiek zrodził się z ziemi. Jeden się zrodził z domieszką złota, czy jedni się zrodzili z domieszką złota, inni się zrodzili z domieszką srebra, a jeszcze inni z domieszką żelaza czy brązu. I ci, którzy zrodzili się z domieszką złota, to są przeznaczeni do władzy, ci, którzy z domieszką srebra, to są powiedzmy jacyś wojskowi, zarządcy. A ci z domieszką brązu i żelaza to są rzemieślnicy i rolnicy. I mit ten przyjęty przez społeczność miał spowodować, że każdy jakby akceptuje swoje role społeczne, że jakby powoduje to, że czy ma to spowodować, że nie ma tutaj wtedy takiego asumptu do buntu społecznego, bo ponieważ jesteśmy naturalnie zrodzeni do pewnych ról, to je naturalnie również przyjmujemy i akceptujemy. Więc tutaj jakby no, w tym dialogu Platona jest jakoś usprawiedliwione kłamstwo w polityce, ale pytanie jest moje takie, czy na pewno jest ono zasadne, bo być może, tak jak chciał Kant, zawsze powinniśmy mówić prawdę również w tej sferze politycznej.
Pani Urszulo, może od Pani zaczniemy. Znaczy, no, ten mit platoński dla mnie jest taką klasyczną funkcją tak zwanego uzasadnienia od góry. Tak? To jest taka tradycyjna racjonalizacja, która, znaczy każda władza ma swoją racjonalizację, no, która znaczy, zawsze dostarcza nam pewnych opowieści, czy też właśnie mitologii, mających w pewien sposób no, stabilizować nasze wyobrażenia o rzeczywistości, no, ale też wywoływać w nas pewien rodzaj dyspozycji, pewien rodzaj zachowań, odwodzić nas od czegoś albo do czegoś skłania. Więc to jest taki klasyczny, nawet nie kłamstwo, ale pewien mit założycielski państwa, prawda, który ma właśnie stabilizować pewną rzeczywistość polityczną i rzeczywistość społeczną. Ja bym powiedziała, że jest to pewien rodzaj, znaczy się można powiedzieć, jeśli to jest wymyślone przez władcę, no to jest to pewien rodzaj manipulacji. Pytanie, czy każda władza potrzebuje manipulacji, no pewnie ci, którzy sprawują władzę, powiedzieliby, że manipulacje w mniejszej czy większej formie są zawsze jakoś tam potrzebne, bo za ich pomocą jakoś może się lepiej rządzić. Natomiast z tym mitem platońskim i z pytaniem o zasadność manipulacji trzeba uważać, przenosząc sytuację opisywaną przez Platona do naszej sytuacji z paru względów. Otóż no, sytuacja opisywana przez Platona jest sytuacją władcy, który sprawuje władzę nad społeczeństwem, w domyśle społeczeństwem hierarchicznym i cała ta mitologia służy tylko i wyłącznie, powiedzmy sobie to bezceremonialnie, temu, ażeby kmiotkowie się nie burzyli, tylko dzielnie spełniali swoje funkcje. Natomiast wydaje mi się, że sytuacja zupełnie zmienia się w społeczeństwach demokratycznych. Po pierwsze, już nie ma tych odgórnych uzasadnień, znaczy władza potrzebuje szukać współczesnej naszej demokracji. Tak, ale proszę pamiętać, że Platon też pisał o demokracji ateńskiej, tak? I z czym wtedy Platon polemizował? No właśnie z retorami, z sofistami, nie tylko dlatego, że byli handlarzami mądrości, ale też oni handlowali pewnymi umiejętnościami językowo-praktycznymi, które pozwalały ludziom, którzy niespecjalnie się do tej władzy nadawali, tę władzę sprawować, bo ich uczyli takich kompetencji, które jakby pozwalały im władzę zdobyć, utrzymać oraz właśnie manipulować ludem. Więc trzeba też pamiętać o tej takiej dwuznaczności samego Platona. Natomiast jak już się przenosimy zupełnie współcześnie, to ja bym powiedziała, że jeśli pomyślimy o demokracji właśnie współczesnej, która od czasów rewolucji francuskiej jakby legitymizuje się nie od góry, tylko od dołu, to zawsze jest ten suweren, to w tym wypadku niestety musimy być kantystami, tak? Dlatego, że no tutaj kłamstwo... Ciekawe, że powiedziała Pani niestety, to mnie zastanawia. No, znaczy gry prawdy jednak są bardzo wymagające, tak? To znaczy one są wymagające i od tych, którzy władzę sprawują, no bo oni powinni nie tylko mówić to, co myślą, ale i robić to, co mówią, a zatem powinna przynajmniej zachodzić jakaś taki rodzaj, prawda, przejrzystości, ale też jest, proszę pamiętać, wymagająca dla odbiorców, tak? Bo przecież prawdy nie zawsze są wygodne. Czasami one są przykre, wiążą się z pewnymi obowiązkami, czasami nam zakłócają dobre samopoczucie, a tutaj no, ten obowiązek prawdomówności powinien być po obu stronach, ale wracając do tego głównego pytania, czy jakby we współczesnej demokracji można kłamać, można manipulować, no pewnie w tej demokracji, jaką obserwujemy, manipuluje się i kłamie notorycznie. Tylko no też musimy pamiętać, że skutki dla porządku demokratycznego no są absolutnie destrukcyjne, tak? To znaczy, jeśli skruszeje ten fundament, jakim jest zaufanie społeczne do polityków, no to właściwie cóż nam zostaje? To znaczy co? Szukać jakiejś dyktatury albo, nie wiem, właściwie decydować się na anarchię. No jakby porządek demokratyczny nie może funkcjonować bez zasady prawdomówności. Ale tutaj, zanim jeszcze oddam głos panu Andrzejowi Dominiczakowi, to właśnie dobrze, że pani to rozróżniła, że jest ta sfera rzeczywistości, ta sfera ontyczna, czyli to, jak to funkcjonuje i ta sfera taka powinności, powiedzmy, jak powinno być. Bo możemy mówić, że powinno być tak, jakby chciał właśnie Kant, że nie należy kłamać i zawsze być prawdomównym. I to jest obowiązek, też słusznie pani to podkreśla, po każdej ze stron.
A jednak właśnie w tej sferze realnej, tak jak to się dzieje, to nie zachodzi. Prawda? Cały czas jednak i zarazem od strony no, polityków jest ta manipulacja, ale i my jako różne grupy społeczne, które mają swoje interesy polityczne, też no, niestety poddajemy i poddajemy się manipulacjom i sami nawet czasami nieświadomie stosujemy te manipulacje. Tak. Proszę bardzo. Ja może najpierw, znaczy zacznę od końca. Nie polemicznie, tylko jakby uzupełniająco z perspektywy mojej, psychologicznej bardziej, czy tylko psychologiczno-politycznej. Chciałem spróbować odpowiedzieć prowizorycznie na pytanie, czy na kwestię, której pani dotknęła na końcu, mówiąc o tej notoryczności kłamstwa w demokracji, takiej, jaką mamy w Polsce, zwłaszcza myślę, chociaż nie tylko. Ja od dłuższego czasu zastanawiam się, dlaczego to kłamstwo w Polsce może być bezkarnie uprawiane już co najmniej od 6 lat. Nie mówię, że wcześniej go nie było, ale teraz, no na przykład wczoraj po raz kolejny usłyszałem, że Polska jest liderem w produkcji samochodów elektrycznych, prawda? A potem pokazano w telewizji... Wszyscy się na to śmiejemy, prawda? Czyli już świadczy to słabości tej... Nie, oczywiście, ale zaraz wyjaśnię, dlaczego moim zdaniem to nie jest słabość w zwykłym sensie. Znaczy, to jest godne potępienia, to mówię z góry. A potem pokazano las w miejscu, w którym kiedyś ma stanąć fabryka, która będzie kiedyś produkować dopiero te samochody. Więc aż tak bezczelnych kłamstw jest na co dzień mnóstwo i one są bezkarne, prawie, czy wręcz zupełnie. Otóż wydaje mi się, że to w Polsce występuje aż w takim stopniu, z tego powodu, że my zaimportowaliśmy demokrację z zachodniej Europy po upadku tego, co było przed tą demokracją. W przekonaniu, ja nie jestem przeciwny temu, ale moim zdaniem to się powinno odbyć jakby ze świadomością tego, że importujemy tą demokrację, wierząc w to, że umęczeni komunizmem przez 40 lat marzymy o demokracji takiej prawdziwej, w ogóle nie próbując wprowadzić czegoś takiego jak kultura demokratyczna z różnymi i psychologicznymi, i kulturowymi, i wszystkimi aspektami. I efekt jest taki, że ta nasza demokracja uświęciła walkę o władzę. O ile władza w komunizmie była no, z definicji podejrzana, no bo to była władza narzucona mniej lub bardziej, w ogóle nie taka jak Polacy, czy ze względu na mit narodowy, czy faktycznie chcieli, to demokracja bez kultury demokratycznej, czyli bez śladu wstydu, że ja właśnie dążę do władzy, powoduje, że cokolwiek ktoś nie robi, jeśli to robi skutecznie, to właściwie jest obiektem kultu wręcz. Głównie mam na myśli tych, którzy no, najbardziej walczą o tą władzę, nie licząc się z niczym, nie ma żadnego wymiaru etycznego w tym. Troszkę to nawiązuje do tego, co na początku mówiłaś o tym usprawiedliwieniu. Użyłaś słowa, że Platon usprawiedliwiał tego władcę. Troszeczkę to powiedziałam może skrótem, dlatego że jeszcze nie miałam... usprawiedliwiał, tylko uzasadniał. Tak, jeszcze miałam na myśli może takie, nie dopowiedziałam tego, takie koncepcje niektórych ojców Kościoła, kiedy oni faktycznie dopuszczali również kłamstwo, o ile to kłamstwo powodowało, że ochroni się na przykład ten osaczany, nie, osaczaną wspólnotę, prawda? Więc no to jest jakiś taki rodzaj może usprawiedliwienia dopuszczenia tego kłamstwa. No tutaj okazuje się, że znaczy kłamstwo jest tym mniejszym występkiem w porównaniu z tą wartością, którą się ratuje, prawda? No tak, ale ja nie bardzo widzę, no, jeśli zastanowić się nad naszym modelem demokracji, co tutaj miałoby ratować to kłamstwo. No nie, tak, no mówimy tylko o takich przykładach, które modelowo, już padły tak, gdzieś to, tak, na przestrzeni, nie wiem, dziejów czy w literaturze, ale ja może tylko nawiązując do tego, co Andrzej powiedziałeś i co powiedziała pani doktor, chciałam zapytać, taką kwestię poruszyć, mianowicie tego konsekwencji, powiedziałabym, kłamstwa i prawdy w życiu politycznym, bo
z jednej strony, Andrzej, mówisz, że no właśnie się tak bezkarnie można kłamać i nic się z tym nie dzieje. Może, no ja, ale z drugiej strony właśnie tu pani słusznie chyba wspomniała o tych konsekwencjach w postaci, tak miałam wrażenie, że to gdzieś wybrzmiało, utratę zaufania. Czy po prostu rozkładu, dlatego że bez jakby zasady prawdomówności po obu stronach jakby nie ma w ogóle sensu jakby mówić o demokracji. Ta demokracja staje się fasadowa, to znaczy rzeczywiście bo jakby dobrym określeniem na ten sposób, w jaki teraz doświadczamy kłamstwa, to jest obsceniczność kłamstwa. To znaczy chodzi o to, że mamy sytuację, że kłamstwo staje się tak bezwstydne, jak w takich sytuacjach, prawda, że ktoś trzyma rękę w moim portfelu i krzyczy, że mnie okradają, tak? To znaczy to jest po prostu ten rodzaj już takiego nieliczenia się z tym, że jakby jawnie mówię nieprawdę i nie liczę się z tym, co o mnie mówią ludzie, tylko liczą się jakby skutki. I co więcej, te skutki bywają paradoksalne, tak? To znaczy, że właśnie ktoś, kto kłamie, okazuje się skuteczny, to on. No więc. To umacnia może nie zaufanie w ścisłym sensie, ale taki stan podobny do zaufania, rodzaj kultowego uwielbienia dla tego, kto kłamie, aż tak bezczelnie kłamie, a i tak wygrywa. No właśnie, ale to chyba nie dobrze. Jest zaufanie. Ja bym powiedziała, to nie jest dokładnie zaufanie. To jest ta paradoksalna identyfikacja właśnie z silniejszym. No właśnie, no albo tak, jakiś taki rodzaj kultu, właśnie jak zauważyłeś, tak. Czyli właśnie gdzie wkracza. Tu prawda nie odgrywa żadnej roli. Właściwie no im właśnie. Większe kłamstwo, tym bardziej, im bardziej bezczelne, im bardziej ono jest dolegliwe dla drugiej strony, no, mówimy jednak o walce czy wojnie politycznej, tym bardziej umacnia to poparcie. Może dlatego, że chcemy w sensie jako nie wiem, społeczeństwa właśnie wierzyć w jakieś mity, bo zawsze były jakieś, czy są mity założycielskie narodów i tak dalej. I kiedy może na przykład mamy problem z tym mitem założycielskim, kiedy następuje jakieś zróżnicowanie, czy antagonizmy następują w narodzie, to wtedy chcemy wierzyć w jakieś inne mity, które staną się naszą drogą. A ja mam trochę inną tezę. Mhm. To znaczy też porównałabym Polskę do tego, co się dzieje na Zachodzie. Bo jak myślałam o kłamstwie w polityce i sobie myślałam, o dwóch sytuacjach, w których paradoksalnie kłamstwo stało się prawdą. Mówię o Brexicie i mówię o zwycięstwie Donalda Trumpa. To są dwie sytuacje, w których wszyscy wiedzieli, że i zwolennicy Brexitu, wszyscy wiemy, że cała ta kampania brexitowa była nakręcana i nikt poważnie nie brał pod uwagę tego, że to referendum może rzeczywiście skończyć się wygraną zwolenników. Też pamiętajmy, że Donald Trump był najsmutniejszym kandydatem, który został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych. Naprawdę radzę przypomnieć sobie te migawki z tej konwencji zwycięskiej, która była takim zaskoczeniem dla sztabu Trumpa, że oni się właściwie nie mogli pozbierać, to znaczy nie wiedzieli, co mają robić w tej sytuacji. Najsmutniejszym? Tak, dosłownie, czy nie? Najsmutniejszym. On był, moim zdaniem, on był tak w głębokiej panice, dlatego że wszyscy wiedzieli, że on jest kandydatem wydmuszką, tak? Wszyscy wiedzieli, że Clinton zwycięstwo ma w kieszeni, że ta kampania właściwie służy reklamie Donalda Trumpa, który już wtedy jakoś tak pikował w dół, jeśli chodzi o te wszystkie swoje przedsięwzięcia medialne, które go przecież rozsławiły. A zatem on sobie myślał, że sobie trochę, nie wiem, dopompuje gotówki, gwarantując sobie, prawda, jakiś reklamowy czas w telewizjach amerykańskich, nawiąże oczywiście kontakty. No, otwiera mu się jakaś taka kolejna droga biznesowa. Droga biznesowa ku zaskoczeniu wszystkich, łącznie z Trumpem, okazała się być drogą polityczną. I to rzeczywiście to było niesamowite. To znaczy ten moment właśnie zaskoczenia, który bierze się z tego, że jakby nikt nie brał czegoś na poważnie i teraz te słowa stały się rzeczywistością. I teraz pytanie dla mnie najważniejsze jest takie, dlaczego w tych dwóch sytuacjach mieliśmy do czynienia z blagą, z manipulacją, o której wszyscy wiedzieli, że jest do pewnego stopnia manipulacją, ona stała się prawdą i wszyscy są zaskoczeni. I ja mam wrażenie, że od dłuższego czasu ta kultura demokratyczna, o której pan wspomniał, ona tak naprawdę przeżywała głęboki kryzys. A to znaczy mam wrażenie, że był taki mit założycielski demokracji właśnie związany z etosem demokratycznym, z tymi wartościami. Ja sama jak myślę,
o demokracji amerykańskiej, to sobie myślę o takich filmach, w której, prawda, mamy takiego bohatera, który walczy o wspólną sprawę i on tak heroicznie, prawda, tutaj z przeciwnościami walczy i okazuje się zwycięski. I te wszystkie obrazy, no to się wpisywały w taki nurt właśnie tej aktywności obywatelskiej, w której nie chodzi o władzę, ale chodzi o wartości i te postawy zwyciężają. Natomiast od pewnego czasu i myśmy akurat, to jest ciekawe, myśmy ten model uprawiania demokracji zainkorporowali do Polski, to już był ten model demokracji, w której demokracja, wybory demokratyczne są dziełem spin doktorów. Tak? Ja nie przypominam sobie wyborów, już jako dorosła osoba, to ja już nie mówię o pierwszych wyborach, tylko tych kolejnych wyborach, o wyborach, które nie byłyby od razu rozumiane jako dzieło sztabów wyborczych, jako dzieło pewnych specjalistów od wizerunku, w którym nie tyle ważne jest, czego chce kandydat, do czego nas kandydat przekonuje, ale to, jak on się prezentuje, jak się nosi, jakich środków wyrazu używa i ten rodzaj wydobycia czegoś, co zawsze było moim zdaniem takim arkanum władzy, no bo każda władza potrzebuje pewnych środków autoprezentacji, ale one zawsze były drugorzędne i nigdy nie były na pierwszym planie. Natomiast jeśli ja oglądam komentatorów wyborów, którzy bardziej niż na tym, co dany kandydat mówi, skupiają się na tym, jak on to mówi i jak wygląda mowa jego ciała, no to znaczy, że środki te, które są narzędziami, przesunęły się na plan pierwszy. I ja też mam wrażenie, że nie dość, że politycy stali się cyniczni i ten cynizm wyszedł na powierzchnię, ale też ja mam wrażenie, że po jakimś czasie wyborcy stali się cyniczni i oni zaczęli grać w tę grę, która się nazywa my wiemy, że wy i tak chcecie iść po władzę, mówicie to, co mówicie, no bo trzeba coś powiedzieć i zaczynają być takimi cynicznymi wyborcami, którzy wiedzą, że nie chodzi o wartości, chodzi tylko o władzę, o posady, o zwycięstwo. Ja jeszcze zaraz się, Andrzeju, puszczę do głosu, bo właściwie tutaj moja rola dzisiaj jest raczej taka was pytająca, natomiast ale jedno, dwa zdania tylko chciałam ad vocem, bo dwie rzeczy mi się skojarzyły, bardzo trafne uwagi tutaj pani teraz podała i dwie rzeczy mi się skojarzyły. Pierwsze to takie przypomnienie sobie polityki króla Leopolda II za czasów kolonizacji Konga przez Belgię. Właściwie to państwo Leopolda II było jego prywatnym państwem i a jego propaganda, no bo to była propaganda, była taka na cały świat, że on prowadzi tam misję chrystianizacyjną i Wielka Brytania, Australia, no, Stany Zjednoczone dawały na to pieniądze, kiedy tam się dokonywało ludobójstwo na szeroką skalę. Ale kiedy wyszło to na jaw, to wcale, znaczy oburzyło to oczywiście opinię publiczną, ale szybko jakby zostało może nie tyle zapomniane, co tak trochę zatarte, bo to była taka prawda niewygodna. Więc może gdzieś już wtedy rodził się ten cynizm również po stronie właśnie tych obywateli, takie miałam wrażenie. To jedna rzecz, a drugiej zapomniałam, to oddam głos Andrzejowi. Ja chciałem się jednak częściowo nie zgodzić z tym, ale to szczegół dla mnie ważny, ze względu na rodzaj mojego zaangażowania i oburzenia na to, co się dzieje, ale też trochę tak ogólnie teoretycznie. Nie bardzo się zgadzam z tym, co obie panie powiedziałyście o tym cynizmie, bo wprawdzie widzę grupę, wydaje mi się, że widzę grupę wyborców, powiedzmy, którzy podobnie jak pani to opisała, czyli cynicznie popierają no, jednych lub drugich, no bardziej jednych, coś bardziej cynicznie jednych, ale znam po prostu bardzo dużą grupę wyborców tej partii najbardziej zakłamanej, tej, która demonstracyjnie kłamie, obscenicznie kłamie, jak pani powiedziała, u których moim zdaniem nie ma cynizmu albo jest mało, a to, co jest podobne do cynizmu, to pewnie nawet nie jest cynizm, bo oni ani nie znają tego słowa, ani nie mają obrazu sytuacji takiego, który by dawał im pewną wolność wewnętrzną, którą trzeba mieć, żeby cynicznie wybrać jakiś wariant. To są ludzie, którzy popierają tę władzę wyrazowo, to znaczy ona wyraża po prostu ich emocje i uczucia. Tak. I jeżeli oni potrafią skutecznie obrazić na przykład społeczność LGBT,
to w nich serce rośnie, bo ta władza wyraża dokładnie to, czego oni chcą. Ja to wiem na pewno, znaczy nie wiem na pewno, jak duża jest ta grupa, ale wiem na pewno, że jest niemała, bo ją badam od iluś lat w społeczności takiej jak miastko, nawet to umowne miastko Gdówi, zresztą to moje miastko leży bardzo blisko tamtego miastka, jest dokładnie takie samo właśnie. I oczywiście, wracając do tematu prawdy, bo troszeczkę odeszliśmy, to po prostu znaczy, że dla nich coś takiego jak prawda lub nieprawda nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ważne jest, żeby powiedzieć coś takiego, co skutecznie pozwoli wyrazić te emocje, które oni chcą wyrażać. Ja tutaj może na przykład nawet takie względy jak podwyżki, obniżki czy różne inne nie mają żadnego znaczenia, ponieważ ci ludzie w ogóle nie kojarzą, że coś takiego jak podwyżki ma jakiś związek z władzą. Ale może tutaj to jeszcze... Jeszcze tylko jedno zdanie, które to zilustruje ostatnią tezę. No bo rzeczywiście odbiegamy troszkę za daleko. Może cały czas odbiegamy, a mamy dużo ale czasu. Tylko pół zdania proszę to, znaczy, jeszcze. Bo to jest... Chciałem powiedzieć, że jak ja pytam, czy podwyżki mnie przeszkadzają, i bo mają związek moim zdaniem jednak z polityką rządu, oni mówią, no podwyżki są, bo muszą być. A Kaczyńskiemu nikim podskoczy na przykład. Co, dokładnie tak, tymi słowy, ja cytuję tutaj wyborców. Albo jak kolejna afera jest ujawniana i ja mówię, że to przecież nie do przyjęcia i że to ma w każdym sensie różne negatywne skutki również dla nich. Oni mówią, każdy kradnie jak może, a ty byś nie kradł, jakbyś mógł. Ja może tutaj, zanim jeszcze pani oddam głos, to z kolei nawiążę do tego, co pani wspomniała, a co się mnie z kolei tutaj wiąże z tym, co powiedziałeś ty, Andrzeju. A mianowicie ja bym to nazwała takim właśnie zapomnieniem wartości. Może to trochę górnolotnie brzmi, ale tak mi się skojarzyło z tym, co Foucault pisał, że Europa, geneza Europy, czy kultury europejskiej, no, gdzieś jest zrodzona z takiej woli prawdy i być może my no dzisiaj zapomnieliśmy trochę o tej woli prawdy, czy jakby no, już nie ta wola prawdy jest ważna, tylko może jakaś wola skuteczności, nie wiem, bycia usłyszanym. No tak, to jeśli chodzi o wolę prawdy u Foucault, to ja bym to zostawiła, bo ta wola prawdy właśnie ma najbardziej perwersyjne w jego tak, wykonaniu. Tak, no ja wiem, prawda? Jak tam się później to tak, przekłada, ale tak, chodziło tak. Mi tylko o takie nawiązanie, że gdzieś jednak, prawda, jasne, wyszliśmy z tej aletei właśnie greckiej. To znaczy, to dwie rzeczy. To, co ja mówiłam o tym cynizmie wyborców, to jest raczej ta perspektywa wielkomiejska ludzi, którzy jakby są odbiorcami tej polityki samorządowej, ale też tej, prawda, ogólnopolskiej. Ale ten przykład, który ja podałam, to znaczy Brexitu oraz zwycięstwa Trumpa, to proszę zauważyć, to jest dziwny przykład, bo jakby wszyscy wiedzieli o manipulacji, no ale znalazła się grupa osób, która stała się zwolennikiem kogoś takiego, kto raz był dowcipem, a drugi raz był scenariuszem, który miał się nie zrealizować. Pytanie, jakby skąd ci ludzie i ich żarliwe przekonanie? Skąd co powiedziałem? Dokładnie, właśnie chodzi mi o to, ale to też jest właśnie element tej destrukcji sfery politycznej, która zachodzi od wielu, wielu lat i nie tylko w Polsce, tylko to jest pewien proces ogólnoświatowy, który sprawia, że albo dla wyborcy polityka jest właśnie cyniczną grą, prawda? Wszyscy wiemy, jesteśmy lisami w kurniku, każdy sobie tam mości, każdy się mości w tym kurniku jak mu najwygodniej, a z drugiej strony właśnie mamy ludzi, którzy, to jest pytanie, jakie to są grupy ludzi od strony takiej socjologicznej, którzy w tej polityce właśnie znajdują wyraz właśnie nie poglądów na świat, ale pewnej pozycji podmiotowej, pewnej emocji. I to jest ciekawe, bo to jest pytanie, które, znaczy wydaje mi się, że można tak paradoksalnie jakby tak sklamrować naszą rozmowę. Znaczy, czy lud potrzebuje... Ale czy lud potrzebuje nie tyle prawdy, co kłamstwa? Bo ten przykład, to jest ewidentny przykład, że nie tylko władza jakby produkuje opium, którym się lud raczy, ale że ten lud, przynajmniej w niektórych wypadkach, tego opium dramatycznie potrzebuje. A to moje pytanie jest takie, ale powiem, Andrzej... Marx pisał o opium ludu, a nie dla ludu. Tak. Mając na myśli, że jednak zgnębiony lud w takiej sytuacji, w jakiej był za jego czasów, potrzebuje. Słuchajcie, ale mam takie, no właśnie, bo o tej religii, bo też, no właśnie, tutaj powiedzieliśmy wcześniej, pani powiedziała
trafnie, że od czasu rewolucji francuskiej, prawda, władza należy do suwerena, ale równocześnie w czasie zbiegła się sekularyzacja, właśnie gdzieś odchodzenie, no może nie w Polsce jest to tak widoczne, ale generalnie w Europie ta sekularyzacja od tych paru wieków postępuje i być może to, bo w Polsce nawet jeżeli mamy procentowo tam gdzieś deklarację, że jesteśmy katolikami jako naród, to tak w praktyce z pewnością to nie wygląda, w sensie no nie jesteśmy raczej narodem wierzącym, raczej takim po prostu religijnym, czyli spełniającym jakieś rytuały, więc być może tutaj rzeczywiście nie ma tego poczucia takiego, no właśnie opium, no jakiegoś po prostu, jakiejś takiej potrzeby jednak władzy takiej, która jest gdzieś, my nie musimy jej rozumieć, ona nie musi być prawdziwa, ale ona jest nad nami. I być może to, że brakuje tej, czy gdzieś ta religijność, taka wiara się wypaliła, czy następuje ten proces sekularyzacji, powoduje, że wchodzą tutaj procesy podległości władzy jakiejkolwiek, która właśnie nawet nas opowie nam bajeczkę, ale to jest fajna bajeczka, my chcemy w nią właśnie uwierzyć. Tak się zastanawiam na głos, akurat, nie wiem co pani na to. To znaczy, ja oczekuję jakiegoś kontry. Będę mógł, to się odejmę. Ale wydaje mi się, że jeśli mówimy o Polsce, to raczej religijność i polityka u nas funkcjonują w jakimś takim zabójczym wręcz małżeństwie, więc to by było... Ale religijność, a nie wiara. Znaczy to ma takie, bym chciała to rozróżnić właśnie, że gdzieś po prostu jest ten rytuał, a nie ma tutaj jakby szczerej takiej, szczerego odniesienia do jakiegoś sakrum, o tak. Czy do czegoś, co jest nieznane właśnie? Ja bym powiedział, że w oczywisty sposób ta polska religijność właśnie jest taką religijnością, a nie wiarą. No to już jest opisywane i no dla mnie jest to oczywiste. Przy czym no jednak obserwuję z wielkim niepokojem, jako humanista, któremu zależy na upowszechnianiu kultury humanistycznej, co współcześnie znaczy również niereligijnej co najmniej, ale też świeckiej w każdym sensie, powiedziałbym na przykład. Pracuję wstępnie nad książką, która ma mówić o ateizmie jako uwolnieniu od świętości wszelkiego rodzaju. Ale mimo tego obserwuję, że mimo postępującej sekularyzacji i nawet w środowiskach, które krzewią tę sekularyzację czy wręcz ateizację, nie następuje rozwój kultury demokratycznej w tych środowiskach wcale. To często są zwolennicy tych radykalnie pseudowolnościowych ugrupowań takich jak no, najbardziej konserwatywne amerykańskie ugrupowania, czy u nas Konfederacja, albo no, w każdym razie są to często ludzie bardzo autorytarni, a jednocześnie to, co ty chyba, jeśli dobrze zrozumiałem, przypisujesz upadkowi wiary, czy takiej religijności w głębszym sensie, ja bym przypisywał temu, że w Polsce nie tylko odeszliśmy od etyczności, ale nigdy nie było czegoś takiego jak etyczność społeczna. To znaczy, nigdy nie przywiązywano dużej wagi do wymiaru etycznego w życiu społecznym w ogóle. Nigdy, poza oczywiście pewnymi środowiskami. Ja pamiętam z doświadczenia pierwszego z wymiany studenckiej mojej, znaczy Wydziału Psychologii Warszawskiego z Wydziałem Psychologii w Tilburgu, gdzie mieliśmy poza tam różnymi innymi spotkaniami, dyskusjami, taki warsztat na temat tego, co jest dla kogo ważne. I ku naszemu zdumieniu, studentów piątego roku chyba tylko psychologii i tam i u nas, prawie każdy młody Holender mówił o odpowiedzialności. Oni wciąż mówili responsibility. Dla polskiego młodego psychologa ten termin w ogóle nie istniał. Byliśmy w ciężkim szoku, co tu w ogóle ma, jak gdzie tu. I to pokazało, ja potem będąc w Holandii w sumie około 2 lat, przekonywałem się, niekoniecznie się zgadzając, bo te wersje legalizacji na przykład tego wymiaru etycznego, czyli zamiany wartości w jakieś przepisy, bardzo często wydawały mi się no, na przykład fałszowaniem nadmiernego legalizmu i nadmiernego dążenia do porządku ograniczającego wolność. Ale to już jest spór, czy dyskusja, czy problem właśnie na gruncie etycznym. On musi najpierw w ogóle wystąpić, prawda? I wtedy Polacy, czy nie Polacy, mogą się przejmować tym, że ktoś kłamie i że to być może no, ma jakieś wady ta sytuacja. Także tutaj... tej etyczności, bo u nas nie było oświecenia. To dlatego, że u nas nie było oświecenia. Nie takiego jak we Francji na przykład, czy w Niemczech. W ogóle żadnego. Było w paru dworkach, gdzie też kupowano, wiem, że autorzy Monitora narzekali bardzo na to, że szlachta polska sprowadza Rousseau i Voltaire'a z Francji, stawia na półce, oczywiście nie czyta albo nie rozumie,
Natomiast monitora, który każdy by zrozumiał, kupuje garstka ludzi, prawie nikt. I w ten sposób, między innymi, już nie będę tego rozwijał, nasze oświecenie było na dworze króla i w paru dworkach i nigdzie poza tym. A w tych dworkach też, tak jak powiedziałem, służyło właściwie pokazanie, że jestem światowym, lokalnym szlachciurą, a nie tym... Poczekaj, bo ja nie chcę, bo zaraz spójmy wątek. Bo wiemy już, do czego dążysz i chyba się z tym, myślę, że nasze obserwacje pewnie są z tym zgodne, ale ja chciałam nawiązać tutaj do tej kwestii odpowiedzialności, bo jest taka książka Lying amerykańskiego filozofa Sama Harrisa, gdzie on właśnie no, raczej jest, postuluje to, podobnie jak Kant, że nie należy w jakichkolwiek sytuacjach posługiwać się kłamstwem. No i że zarazem właśnie, jeżeli się nim posłużymy, to wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. No zresztą podobnie jak kiedy jesteśmy prawdomówni, wiąże się to z konsekwencjami i odpowiedzialnością. I teraz może takie moje pytanie, czy w związku z tym obraz, który się wyłania tutaj z tej rozmowy, kiedy mówimy właśnie o tym, że i politycy, i my, wyborcy, już dzisiaj właściwie tak bezpardonowo jesteśmy cyniczni, czy generalnie jakoś odrzuciliśmy taką wartość właśnie prawdy na przykład w polityce, to czym jesteśmy nieodpowiedzialni w takim razie? Nie wiem, czy można być nieodpowiedzialnym, jak w ogóle się nie bierze odpowiedzialności lub nieodpowiedzialności pod uwagę, ale jeżeli można, a dochodzę do wniosku, że można, to oczywiście, że większość jest, no teraz na przykład sytuacja z tym niewprowadzaniem restrykcji, no jest skrajnym przykładem nieodpowiedzialności w polityce i to obu stron, po tej stronie, która decyduje w końcu o tym, co się dzieje. W ogóle wymiar odpowiedzialności prawie nie występuje, zdarza się, nie mówię, że wcale nie występuje, ale prawie nie odpowiedzialności za tego, kogo, no wiadomo, komu możemy zaszkodzić, czy go zabić wręcz. To się w każdym razie nie liczy, występuje marginalnie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu pewnie. Nie chcę twierdzić, że w moim miastku wcale nie, ale prawie nie. Nie, nie, tego nie ma po prostu. W każdym razie nie pełni regulacyjnej funkcji, jakby się w psychologii powiedziało. Znaczy akurat, tak, tutaj bym się zgodziła, akurat ten przykład ostatni, to jest przykład szczególny. Nie wiem, czy przypominają sobie Państwo uzasadnienie. Nie wprowadzimy obostrzeń, ponieważ obywatele ich nie przestrzegają, a zatem władza jest nieodpowiedzialna, ponieważ obywatele nie chcą odpowiedzialności. Więc to jest też coś ciekawego, pokazuje i o władzy, i o tych obywatelach. Jestem ciekawa zresztą, czy to uzasadnienie stosowałoby się również do podatków. To znaczy, jak przestaniemy zbiorowo płacić podatki, to rozumiem, że władza przestanie ich od nas wymagać. To jest ciekawa droga. Namawiałabym wszystkich, żebyśmy tą drogą spróbować jakoś pójść. Natomiast tak, znaczy wydaje mi się, że generalnie jest jakiś taki kryzys taki ogólny pojęcia odpowiedzialności, że ona się właściwie tak zupełnie rozmyła, tak? To znaczy albo w ogóle to nie ma znaczenia, albo jak się pojawia pojęcie odpowiedzialności, to tylko się pojawia w takiej dystrybucji, tak? To znaczy kto jest tej sytuacji winien? Tak, tak, tak. Ale nie ma nigdy chętnych do tego, żeby przyjąć na siebie taką winę, tak? To zdecydowanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja może, ponieważ musimy powoli kończyć, może Państwo jeszcze chcecie jakieś takie podsumowanie króciutkie, po dwa, trzy zdania. To, co na początku pomyślałem, gdy mówiłaś o Platonie, mnie się przypomniał jakiś kuzyn czy siostrzeniec Platona, Critias, którego uważa się, no, przynajmniej część historyków ateizmu czy religii uważa za pierwszego ateistę w historii. I on, to mi się przypomniało w kontekście mówienia o prawdzie, ponieważ on napisał, o ile pamiętam, w micie Syzyfa, bo on był między innymi dramaturgiem, że religię wymyślili politycy, świadomie kłamiąc, żeby podporządkować trochę tak jak w twoim micie, znaczy ze względu na jakby instrumentalny charakter tej koncepcji.
Więc jego zdaniem od początku religia była właśnie pomyślana jako kłamstwo, które miało służyć podporządkowaniu społeczeństwa, bo Bóg widzi wszędzie. Swoją drogą ciekawe jest, że on coś takiego napisał no, kilkaset lat przed chrześcijaństwem, kiedy w mitologii greckiej nie było bogów wszechwiedzących, ale Critias jakoś przewidział, albo to zostało jakoś przekłamane w kolejnych. Nie wiem, czy zachował się oryginał tego tekstu. No w każdym razie do tradycji tej historii ateizmu przeszła właśnie taka koncepcja religii jako kłamstwa. No i to na pewno jest blisko przynajmniej tego oryginału Critiasa. Religię wymyślili politycy po to, żeby oszukać społeczeństwo, żeby było podporządkowane. To uwaga zamykająca, może trochę tak pod prąd teraz, bo pojawił się tutaj taki wątek, że u nas jakby religia pełniła, znaczy nigdy nie pojawiła się kultura demokratyczna. Moja teza jest taka, że dobre państwo demokratyczne potrzebuje, oczywiście należy to uznać w cudzysłów, religii obywatelskiej, która właśnie będzie opierała się na kategoriach, już nie na jakimś bycie transcendentnym, a tylko właśnie na kategoriach odpowiedzialności, właśnie prawdomówności i myśmy sobie tego nigdy nie wypracowali. I to jest też pytanie, które wydaje mi się takim, znaczy to jest taka teza, która może trochę wyjaśniać ten problem, dlaczego ludzie wierzący jakby idą za pewną prawdą polityczną, która wydaje się no, jakaś taka kłamliwa i tak dalej, a teoretycznie są ludźmi wierzącymi, no to właśnie dlatego, że w Polsce to właśnie religia przez ostatnie 30 lat funkcjonowała jako ten symboliczny, to symboliczne spoiwo naszego społeczeństwa. To znaczy, źródło wartości. Tak, prawda? Proszę zauważyć, że polskie państwo nigdy nie wytworzyło takiej obywatelskiej religii, to znaczy nigdy świadomie nie stworzyło takiego korpusu wartości, ale też i pewnego symbolicznego języka, w którym obywatele mogliby się rozpoznawać i podporządkowywać się również temu językowi. To wszystko. Dziękuję za ten. To były bardzo ważne, podsumowujące uwagi i myślę, że też otwierające na dalsze dyskusje, na dalsze rozmyślania. Ważne wątki właśnie odpowiedzialności i prawdomówności, czy potrzeby prawdomówności. Dlatego zachęcam wszystkich serdecznie, żeby byli odpowiedzialni i prawdomówni jednak. I nie tak łatwo dawali się uwieść różnym mitom. Zachęcam do własnego samodzielnego myślenia i też zapraszam na wystawę raz jeszcze w Domu Kultury Kadr w Warszawie, wystawę o prawdzie. A tymczasem serdecznie pozdrawiam i dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.